Nie interesuję się tym hejtem, który gdzieś tam krąży w sieci, a ja jestem jego adresatką, bo uważam, że no, to nie ma żadnej, znaczy nic dobrego z tego by dla mnie nie przyszło, gdybym zaczęła to śledzić, ponieważ to nie są uwagi, które służą temu, żeby przekazać mi cokolwiek, tylko po prostu to jest takie ulewanie jadu. Więc ja w ogóle bardzo dawno przestałam te fora takie, czy miejsca, gdzie to spływa jakoś śledzić. Owszem, jeżeli to jest na przykład bezpośrednio po jakimś występie moim w mediach, albo pod tekstem, który napiszę, to czytam, bo jestem ciekawa, co tam ludzie na konkretny temat mają do powiedzenia. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o takie właśnie bluzgi pod adresem feministki, jakieś tam osoby, o której też ci ludzie nie mają... Naprawdę nie mają pojęcia, kim ja jestem i tak, co ja robię i o co mi chodzi. To wszystko się opiera na takim stereotypie. Więc w ogóle się nie przejmuję hejtem. Nienawiść nie jest skierowana do mnie, tylko do moich poglądów, do tego, że ja inaczej myślę niż nie wiem, niż ci hejterzy. To nie chodzi o to, że konkretni mężczyźni się czują dotknięci. Dotknięci się czują ci ludzie, i to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy mają poglądy przeciwne, odmienne. Oni chcą walczyć po prostu przy pomocy takiego języka nienawiści z inaczej myślącymi osobami. W hejcie takim anonimowym właśnie chodzi o to, że bardzo często to jest adresowane w taki sposób. W ogólności zgadzam się z tymi poglądami, albo nie jestem wcale prawicowym jakimś tam oszołomem, mam poglądy wolnościowe, ale ta pani, i dopiero wtedy to idzie jakby wprost personalnie do mnie, i to są rzeczy, jak rzadko się na nie natykam, bo raczej staram się to omijać, ale wiem mniej więcej, jak jest zbudowany taki głos. I to są rzeczy, które dotyczą wyglądu, jakiegoś domniemań na temat mojego życia osobistego, mojego życia seksualnego, mojego dzieciństwa, nie wiem, cokolwiek, ale naprawdę, czy to chodzi o feminizm i antyfeminizm, czy to chodzi o jakieś osoby publiczne, które, nie wiem, nawet z show biznesu, to zawsze jest dosyć podobnie. Zawsze to ma ugodzić, dotknąć, to ma być właśnie bardzo... często zahaczać o jakieś intymne sprawy. Także ja, nie mogę, ja tego nie biorę do siebie. To naprawdę nie jest tak, że ci ludzie, którzy hejtują mnie, oni są zwolennikami równouprawnienia płci, tylko ja osobiście im się nie podobam. To tak nie jest. To są ci, którzy nienawidzą feministek. To nie jest tak, że lubią jakąś jedną moją koleżankę, a mnie nie. Naprawdę nie. To jest swojego rodzaju taka nieuczciwa wojna ideologiczna, bo o ile ja nigdy nie wpisałam anonimowo żadnego komentarza i nigdy anonimowo do nikogo nie skierowałam żadnych słów, ani na kartce, ani w sieci, ani nigdzie, o tyle ta mowa nienawiści anonimowa, no to ona właśnie ma wytworzyć takie wrażenie, jakby osoba, której to dotyczy, była rzeczywiście nienawidzona przez cały świat. A tak naprawdę często za tym stoi kilka osób. Kiedy prowadziłam w telewizji taki program Najsłabsze Ogniwo, to na początku, kiedy zaczęłam go prowadzić, to też nie szło mi to tak super na początku. Tam jakieś parę odcinków były takie, no powiedzmy sobie, się rozkręcaliśmy dopiero. No ale rzeczywiście ja byłam trochę wstrząśnięta tą falą nienawiści, zwłaszcza, że szukałam tam jakichś uwag, które by mi coś powiedziały konkretnego, które by mi jakoś tam nawet pomogły w tej pracy. Właściwie nic takiego nie znalazłam. Natomiast byłam tym przerażona i dosyć zgnębiona. To było ładnych parę lat temu. No i wtedy koledzy z TVN-u po prostu sprawdzili po tych numerach IP, tak, że to jest właściwie głównie jedna osoba, a w porywach tam trzy. Takich szczerych hejterów, takich, którzy naprawdę chodzą z tym i że nie mogą po prostu tego zatrzymać dla siebie
i muszą gdzieś tam przyjść na spotkanie i mi na przykład powiedzieć, jaka jestem okropna, to takich ludzi spotykam bardzo rzadko. Natomiast często się zdarza, że jeżeli na spotkaniu jest jakaś dyskusja nawet i nawet ona jest zupełnie otwarta i się spierają właśnie dwie strony i jakiś światopogląd jest dyskutowany, to okazuje się, że osoby, które były na spotkaniu, ale nie zabrały głosu, zabierają głos anonimowo i tego to ja już kompletnie nie rozumiem. Natomiast jeżeli idzie o taką systemową, o taką falę po prostu, którą się wznieca, ona się podnosi, przelewa i dotyka jakieś konkretne osoby, to w moim odczuciu działa tutaj taki mechanizm, że jakby takiego pogromu, takiego zaszczuwania kogoś wspólnie. Znaczy, że jak się robi taka właśnie ogromna fala, to ta osoba, której to dotyka, już przechodzi do roli kozła ofiarnego i to w jakiś sposób tą hordę, która ją tam ma pognębić, jakoś cieszy. Natomiast to jest, jak mówię, często zupełnie puste. Tam nawet gdyby się chciało poszukać jakiejś rzeczy, która by była no, na temat, konkretnie. Konstruktywnej krytyki, której bardzo brakuje. Zupełnie nie, to absolutnie. Także to jest pewnego rodzaju taka zabawa. Tylko pamiętajmy, że na przykład ja jestem osobą, która już trochę zaprawiono w bojach, nawet jeżeli prowadziłam program telewizyjny, który był jakoś tam odbierany bardzo skrajnie. To już było, też już byłam zupełnie dorosłą osobą, to wszystko było, a rzeczywiście te komentarze na niektóre były tak straszne, że wstydziłabym się to powtórzyć. Natomiast dosyć łatwo sobie zbudowałam taką gardę, po prostu przestałam zaglądać, w ogóle mnie to nie obchodzi. Ale pamiętajmy, że jeżeli rzecz dotyczy ludzi młodych, dzieje się w grupie rówieśniczej, jeżeli to są ludzie w gimnazjum, w liceum, którzy są zaszczuwani przez kolegów, mają dowody ewidentnie, że to są ludzie z ich szkoły na przykład, no to może się to kończyć tragedią. I ludzie w ogóle młodzi mają być może tendencję do takiego brania tego wirtualnego świata za rzeczywistość. Wyobrażają sobie, że naprawdę są w centrum uwagi jakiejś ogromnej społeczności, wstydzą się wyjść na ulicę, to jest urojenie. Tylko że oni o tym nie wiedzą, że to jest urojenie. Bo jeżeli widzą taki zalew tych komentarzy, to ulegają takiemu złudzeniu, że to rzeczywiście jest jakaś masa ludzi, którzy zajmują się, prawda, mną. Oni się zajmują tym, myślę, nie mną przede wszystkim, jakąś abstrakcją to na mój temat sobie tam wyobrażają, a poza tym dzisiaj mną, jutro kim innym, to wiadomo, że to nie jest, krótko mówiąc, nie należy tego brać do siebie, ale niestety to boli, jeżeli człowiek nie umie się od tego odgrodzić, to bardzo boli. To co jest naprawdę w tym zjawisku hejtu takie przerażające, to to, że jeżeli dzieje się to anonimowo, to po prostu pewne rzeczy, które by nigdy nie były powiedziane głośno, mogą zostać na przykład zapisane. I jak już raz są zapisane, już jak raz znalazły się w eterze, w sferze, w sieci, w sferze publicznej, wyszły na światło dzienne, to się jakoś legalizują. Więc dochodzimy do takiej schizofrenii, takiego ugrzecznienia, stłumienia i takiego zakneblowania publicznie i takiego po prostu takiej kloaki za plecami, bo w gruncie rzeczy hejt jest na ogół, odbywa się za plecami, to znaczy bardzo mało osób hejtujących byłoby w stanie w ogóle powiedzieć komuś to w oczy, co piszą, podejść, przedstawić się i powiedzieć. Istotne jest to, że te słowa raz wywołane z niebytu zaczynają żyć swoim życiem. I ta osoba, która się czuje prześladowana, nie wie, kto to czytał, co o niej zaczynają ludzie myśleć, czy to się do niej nie przykleja, może na pewno się przykleja, może to zaważyć na jej nie tylko wyborach życiowych, których dokonuje taka osoba, która się stała przedmiotem nagonki czy takich nienawistnych komentarzy, ale może to też zaważyć na decyzjach, które na jej, wobec niej ktoś podejmuje. Może dojść do tego, że ta zabawa, bo na ogół to jest po prostu zabawa, ma efekt taki, że
no nie wiem, że taka osoba może zostać nie przyjęta do jakiegoś grona, nie zatrudniona, nie zaproszona gdzieś. I to jest takie najgorsze. To jest ta cała taka dynamika tak zwanej obmowy, która kiedyś jeszcze w XIX wieku to wszystko krążyło tak z ust do ust, ewentualnie pisane było w listach, często anonimach, najczęściej anonimach. I ta plotka, która szła za człowiekiem, naprawdę mogła zniszczyć życie. Natomiast tutaj to jest o tyle gorzej, że to przybiera właśnie taki zasięg, który, do którego każdy może mieć dostęp. To znaczy taka znieważona, spotwarzona, jakoś obrażona, sponiewierana osoba w dawnych czasach mogła po prostu wyjechać. Gdzieś tam była mowa, że może miała jakiś problem, jakąś złą opinię, cokolwiek, ale często to było po prostu wymyślone. Ale mógł taki ktoś po prostu sobie wyjechać. A dziś, kiedy to jest w sieci, to te obrzydliwości, człowiek ma takie poczucie, że te obrzydliwości będą za nim szły do końca życia. I tutaj ja bym chciała powiedzieć takim osobom, które ten hejt internetowy dotknął, żeby się nie przejmowały, że w tej powodzi tych bluzgów to naprawdę dzisiaj się ludzie zajmują kimś tam, jutro kimś innym, że już niestety musimy do tego przywyknąć, że to jest, walczyć z tym, jak po prostu przeciwstawiać się, ale w żadnym wypadku nie należy cierpieć z tego powodu, naprawdę. To jest tak, to jest pewna taka, taki szacunek do języka, taka dbałość o czystość, o taką, trudno mi powiedzieć, czy, jakąś higienę sfery publicznej, takiego, żeby nie śmierdziało, żeby nie było tak obrzydliwie, że należy dawać dowód, że są ludzie, których to po prostu razi. Jak rozumiem, to nie chodzi o to, że akurat państwo stali się adresatami nienawiści, tylko po prostu ilość tego i łatwość, z jaką tego przybywa, jest zatrważająca, jeżeli się troszczymy właśnie o taką jakość przestrzeni publicznej. To nie jest banał, to jest trochę tak jak z czystym powietrzem. Możemy zatruwać powietrze, możemy też wywalać wszystkie, wylewać, nie wiem, brudy do ścieków, tak po prostu, ale już uczymy się, że tego robić nie należy. Podobnie jest z językiem. Jeżeli ten język taki ordynarny, nienawistny, wulgarny, napastliwy, on stanie się czymś przezroczystym, na co to jest, to się macha ręką, to powoli będzie nam się robiło coraz smutniej, bo oczywiście każdy od czasu do czasu przeklnie, każdy od czasu do czasu bluzgnie, każdy od czasu do czasu rzuci ostre słowo, na ogół wszyscy to robią, ale na tym to polega, żebyśmy rozumieli, co to słowo znaczy, jaki efekt osiąga i w jakich okolicznościach jest dopuszczalne. I po prostu zalew hejtu powoduje, że język się robi obrzydliwy. I przestajemy cieszyć się z tego, że tyle rzeczy można wyrazić, opowiedzieć. Przestajemy się bawić tym, że można wymyślać jakieś fajne nowe słowa, że język żyje, tylko ten bluzg jakby wszystko przykrywa. To jest okropnie ponure. Jeżeli ludzie nie umieją sobie powiedzieć, powiedzmy w jakiejś małej grupie, jeśli nawet się znają, jeżeli nie umieją sobie powiedzieć, nie wiem, pokłócić się ludzkimi głosami, tak? Używając jakichś takich słów, które, takich parlamentarnych, takich, które coś komunikują, tylko po prostu wymyślały jakieś piętrowe bluzgi, czasami zresztą bardzo ciekawe. No to pytanie, co się stanie, kiedy ktoś naprawdę zostanie skrzywdzony i będzie próbował swoją krzywdę jakoś wyrazić i to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo wszystkie słowa będą zużyte. Jeżeli się na przykład, to jest podobnie z tymi słowami takimi pozytywnymi. Jeżeli nasz zasób słów się kurczy, no to może dojść do tego, że na przykład strasznie się w kimś zakochamy, a nie będziemy umieli tego opisać, tej osobie o tym opowiedzieć. Podobnie jak jest z nienawiścią. Jeżeli ktoś sprawi, że poczujemy nienawiść,
a będziemy tylko znali takie słowa na H, na P, na K, to właściwie co to jest za wyraz nienawiści? Żaden.